Witam ponownie na kanale Smakowite Dania i zapraszam na nieco pracochłonne, aczkolwiek bardzo smaczne ciasto pleśniak z jabłkami. Do miski wsypujemy przesianą mąkę. Dodajemy proszek do pieczenia, pokrojoną miękką margarynę, żółtka oraz pół szklanki cukru. Dłonią wyrabiamy ciasto. Wyrobione ciasto dzielimy na trzy równe części. Do jednej części dodajemy kakao i jeszcze chwilę wyrabiamy, tak żeby połączyło się z ciastem. A następnie wszystkie trzy części ciasta wkładamy do lodówki na pół godziny. Po tym czasie wyjmujemy z lodówki jedną część jasnego ciasta i rozwałkowujemy na stolnicy posypanej mąką na okrągły placek. Do posmarowanej tłuszczem i posypanej bułką tartą tortownicy przekładamy rozwałkowany placek i wylepiamy nim dno tortownicy. Na cieście rozkładamy jabłka prażone i równomiernie rozprowadzamy. Na jabłka ścieramy na tarce o dużych oczkach słodzone jasne ciasto. Z białek i połowy szklanki cukru uwijamy sztywną pianę. Ubitą pianę z białek rozkładamy równomiernie na jasnym cieście. A na pianę ścieramy na tarce o dużych oczkach ciemne ciasto. Ciasto pieczemy 40 minut w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na bloga smakowitedania.blogspot.com.